Jak wyglądałby nasz obecny świat, gdyby spojrzeć nań oczami księdza Józefa Tischnera? Odsłoniłby się nam obraz ludzi, którzy biegają za rozmaitymi nadziejami. Ludzie ci czują się nieco zagubieni. Boją się takich czy innych zagrożeń, nie są też pewni, czy decyzje, jakie podejmują, nie sprowadzą na nich jakiegoś nieszczęścia. W wielu sprawach trudno im ustalić, co jest prawdą, a co nie jest. Nie tylko przyszłość, ale nawet teraźniejszość nie rysuje się im zbyt wyraźnie. Jak sprawić, żeby w tej sytuacji umieli odróżnić nadzieję rzetelną od tej, która jest tylko iluzją i prowadzi ich ku klęsce? Co zrobić, żeby w imię rozbieżnych nadziei ludzie nie toczyli ze sobą wojen na słowa, a z czasem na pięści? Niewątpliwie moment nie jest zwyczajny. Pandemia zmusiła nas wszystkich do zmiany stylu życia, a może też do przemyślenia, co jest z tego życia najważniejszą treścią. Czas nie jest zwyczajny, więc i dni tischnerowskie odbędą się w formule nadzwyczajnej. Spotkajmy się online. Temat przewodni to nadzieja, a dokładniej nadzieja raz jeszcze. W jednym z tekstów Tischner pytał, powołując się na Alberta Camus, czy mamy prawo mieć przynajmniej nadzieję na nadzieję? Co się stało z naszą nadzieją? Naszą wspólną nadzieją. Nadzieja nie jest po prostu optymizmem. Jest raczej wiarą, że człowiek będzie potrafił rozwiązywać konflikty, które sam tworzy, że wyjdzie z nich mądrzejszy, że w ostateczności nawet jego gniew okaże się twórczy. Na czym opiera się ta wiara? U Tischnera ma ona fundament w religii, ale też przekonaniu o dobrej woli, która mieszka w każdym człowieku. Nie jest nadzieją wmawianie sobie, że wszystko będzie dobrze. Nadzieja nie jest naiwnością. Wie, że nic na tym świecie nie przychodzi bez wysiłku. Płynie ona do nas od konkretnych ludzi, których spotykamy. Od tych, którzy wcześniej mieli nadzieję i którzy według niej żyli. Kto niósł nadzieję Tischnerowi? Kto dla niego był ważny? Trzy osoby na trzy nadzwyczajne dni tischnerowskie. Roman Ingarden, Karol Wojtyła, Antoni Kępiński. O nich można powiedzieć, że byli dla nich nauczycielami nadziei. Wsłuchując się w te opowieści i w słowa samego Tischnera, będziemy próbowali zrozumieć naszą własną sytuację. Odnaleźć własną nadzieję. Spotkajmy się na nadzwyczajnych dniach tischnerowskich online. Spotkajmy się mimo wszystko.